Popyt aktualnie największy jest na mieszkania dwupokojowe. Czym większe miasto, tym bardziej preferuje się lokalizację w centrum. Wiadomo, że nabrzmiewają bardzo problemy komunikacyjne w ciągu ostatnich lat. To się wiąże z tym, że wszyscy chcą mieszkać bliżej miejsc pracy. Nie sprawdziła się ta filozofia zamieszkiwania pod miastami. Często ludzie teraz chcą wracać, chcą sprzedawać swoje nieruchomości. Myślę tu głównie o domach i wracać do mieszkań. Dlatego preferują mieszkania bliżej centrum. Jak to jest w poszczególnych aglomeracjach? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zabudowuje się każdą pięść ziemi. Zagęszczamy bardzo nasze miasta. Jak się popatrzy na przykład na Warszawę, to są tak ogromne zmiany, że aż trudno się ludziom z prowincji połapać, co tu się dzieje. Nie mówiąc o tym, że nasze budownictwo coraz bardziej idzie w górę w związku właśnie z tymi brakami wolnych terenów, lokalizacji, budownictwo wysokie aktualnie bardzo się rozwija. No i teraz co najbardziej preferujemy? No wszystko zależy od naszego portfela. Natomiast ci z tym dużym portfelem preferują często ostatnie piętra, często różnego rodzaju mieszkania dwupoziomowe, mieszkania z pełnym komfortem, których ceny przekraczają ceny domów jednorodzinnych, powiedzmy sobie szczerze. I znam wiele przykładów ludzi, którzy właśnie decydują się na zakup tych apartamentów. Natomiast no, przede wszystkim rozwija się budownictwo mieszkaniowe pod wynajem. W związku z tym to, co jest najbardziej preferowane, to niewielki metraż, dużo pokoi, tak żeby można było po prostu jak najwięcej uzyskać z wynajmu. I mieszkania dwu-, trzypokojowe są najbardziej poszukiwane aktualnie.